Cześć, cześć wszystkim. Nazywam się Grzegorz Księżyczkiewicz. Mieszkam w Szczecinie. No, fajne, żartuję, ale nazywam się Patryk. I dzisiaj chcę mówić tylko po polsku. To jest bardzo interesujące dla mnie, dlatego to jest mój ulubiony język. Ale pamiętam, moje pierwsze doświadczenie polskiego to była piosenka. I pamiętam piosenka, to była Kiedy przyjdziesz do mnie, Agnieszka Chlińska. Ale wiesz, polska wymowa dla mnie to będzie tylko po prostu fascynujące. Słuchałem, to była Wina, kiedy przyjdziesz do mnie, i tak dalej, i pamiętam, to było tylko po prostu masakra. Masakra, tak. Ale też fascynujące. Fascynujące, to było bardzo ciekawe. I myślałem, że Boże, czy mówić po polsku? Bo nie, ale nie teraz, myślę, że teraz nie mogę. Nie wiem, to było bardzo trudno, to było bardzo trudno. Mówiłem tylko po rosyjsku, ale nie po z błędami. Ale zdecydowałem, tak, chcę mówić po polsku, chcę uczyć się polskiego codziennie, i tak dalej, ale kiedy? Nie wiem. Nie wiem, kiedy był idealny moment. Ale pamiętam? Pamiętam, kiedy ja decydowałem uczyć się polskiego, to było moim wyzwaniem. I decydowałem uczyć się polskiego i ukraińskiego. Jednocześnie. Myślałem, że Boże, to jest po prostu masakra. Bardzo trudne, ale też myślę, że jeśli mam motywację, myślę, że to jest możliwe. I wiem, że to jest bardzo interesujące. Też polski język jest mój ulubiony język. I dokładnie tak, wiem, nie mogę mówić płynnie, ale chcę mówić lepiej, ale też mówię z błędami. Dlatego wiem, to nie jest tylko polska wymowa, masakra, tak, ale gramatyka i tak dalej. Na przykład, kiedy muszę czytać po polsku, to jest po prostu nie może, to mogę, ale to nie jest łatwiej. Fajnie, ale to był mój pierwszy projekt. I dzisiaj chcę mówić sekretny, efektywny, bo, ale nie wiem, czy jest sekret. Sekret efektywny. To nie jest sekret, ale to brzmi bardzo fajnie. Sekret. Ale tak, to było jednocześnie. Kim jestem? Nie nazywam się Grzegorz Wycięciszkiewicz, żartuję. Jestem Patryk. Jestem nauczycielem języka hiszpańskiego i angielskiego. Wiem, to było bardzo fajne dla mnie, dlatego kiedy mogę mówić po hiszpańsku, to jest tylko po hiszpańsku. Kiedy możesz mówić po portugalsku, to jest tylko po portugalsku. I dla mnie też nie. Tak, to było trudne, ale teraz nie. Teraz to brzmi naturalnie, to brzmi normalnie. I myślałem, że jeśli mogę mówić tylko po portugalsku albo tylko po hiszpańsku, czemu nie po polsku, po ukraińsku? Wiem. Teraz nie wiem. Myślę, że to jest dostatnie. Tak, z błędami i tak dalej, ale dostatnie. Dlatego mam motywację. To było bardzo inspirujące, fascynujące. Tak, jestem Brazylijczykiem i wiem, że mój język ojczysty jest portugalski, dla mnie polski. Bardzo trudne, nie tylko polskie, ale słowiański język, tak jak rosyjski, polski, ukraiński, tak, to było trudne, ale nieważne, tak, nieważne. Nie wiem, myślę, że na przykład, kiedy zdecydowałem uczyć się włoskiego, to było trudne. I myślę, że to było trudniejsze niż polskiego. Kiedy decydowałem się polskiego, dlatego nie wiem. To było po prostu fascynujące.
To była bardzo ciekawa. I dlatego myślę, że mam motywację, dużą motywację. Ponieważ polskie tak to jest trudne, ale możliwe. Fajne. Moje doświadczenie z językiem słowiańskim. Wiesz, to jest bardzo piękna wymowa też. Doświadczenie, moje doświadczenie. Fajnie. Pierwsze to był język rosyjski, a potem białoruski i tak dalej, ale wiem, że ukraiński i polski to było jednocześnie. I tak, to było masakrem. I teraz to jest masakrem. To nie mogę mówić bez błędów. I myślę, że kiedy mówiłem po polsku, mówiłem troszeczkę po ukraińsku też i tak dalej. Ale myślę, że to jest normalne. To jest normalne. I też język czeski, serbski nie mogę mówić. Bardzo fajny, ale możliwe. Dzisiaj nie chcę mówić serbski, czeski, tylko po polsku, ukraińsku. To jest bardzo fajne pytanie. Jak mogę mówić tylko po polsku albo tylko po ukraińsku, jak było po portugalsku? Myślę, że to jest emocjonalny aspekt. Na przykład, kiedy mówiłem z dziećmi, moja córka na przykład, to jest naturalne dla mnie po portugalsku. Ja chcę mówić na przykład, que fofinho, já almoçou hoje, i tak dalej, tak dalej. Po hiszpańsku też naturalnie. Cariño, estás ambiente, cariño. Ale nie wiem, na przykład, kiedy mówisz swoją szefową albo dziećmi, myślę, że to jest tak samo. Dlatego myślę, że to nie jest tak samo. Tak, to jest tylko po polsku albo po ukraińsku, albo po angielsku, twój język ojczysty. Ale to nie jest wszystko jedno. Na przykład, tylko mówiłem fofinho, já almoçou, kiedy mówiłem z moją córką. Dlatego wiem, że to jest mój emocjonalny background. I myślę, że to nie jest tylko dla mnie. Pierwszy punkt. Emocjonalny background. Jeśli mam emocjonalny background, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Na przykład, mogę mówić que fofinho, já almoçou, carinho, z moim sukcesem, dlatego mam emocjonalny background. I dla mnie to nie jest naturalnie, jeśli chcę mówić z moją córką i mówię hello, we're about to start. To nie brzmi naturalnie. Nie brzmi naturalnie, dlatego wiem, to jest mój emocjonalny background, moja córka, dzieci i tak dalej. I potem twoje standardne komunikacje, standard communication. I ten potem twoje umiejętność komunikatywna, jak mówią, też gramatyka i słowo i tak dalej, ale pierwsze emocjonalny background. Myślę, że kiedy mam tylko jeden emocjonalny background, nie jest możliwe dla ciebie mówić tylko po ukraińsku, albo tylko po rosyjsku, tylko po polsku. Dlatego nie mam bardzo fajnie, bardzo konkretnie emocjonalny tu, emocjonalny background. Fajnie. Ale myślę, że mam pytanie też. Fajnie, Patryk. Rozumiem. Emocjonalny background, tak dalej, fajne, bardzo piękne. Jak mogę mówić tylko po portugalsku, tylko po hiszpańsku? Tak, emocjonalny background, ale nie wiem, potrzebuję technik. Nie wiem. Polish or identity? Sorry, nie mogę mówić po polsku. To jest, żartuję, ale tylko po angielsku. Polish or identity. To było moje doświadczenie, moja historia.
Proszę, Agnieszka Chylińska. Wiem, że to był mój pierwszy kontakt. Piosenka lubię rock i lubię słuchać rock po polsku. I też dlatego to było moje pierwsza, jak mogę mówić, na przykład inspiracja. To była moja pierwsza inspiracja. Potem to była moja pierwsza książka w polsku, Strasznik. Bardzo fajna, ale trudna. Bardzo trudna. Dlatego wiem, że pierwszy myślę, że fajne, to jest jak w portugalsku. To nie jest jak kirylica. Ale to było po prostu super, ale też masakra. I też mój grup konwersacji, moja mowa partnerka. I wiem, że dla mnie też bardzo nudne. Mowna partnerka, językowa partnerka, język partnerka, dlatego dla mnie to brzmi naturalnie, tylko language partner. Language partner. Kiedy mówię o language partner, wiem, że to jest co chcesz mówić, ale nie wiem, językowa partnerka, to brzmi naturalnie, fajne, ale to było bardzo ważne dla mnie. I też myślę, że jeżeli nie mogę mówić, nie mam motywacji. Nie mam motywacji. I na przykład myślę, że z mojego punktu widzenia latyńskiego, uczę się latyńskiego codziennie, nie, niemożliwe. Dlatego lubię mówić. I dla mnie to jest esencjalny aspekt. I też to był słowiański podcast. To był bardzo fajny projekt. Kiedy mówiłem po rosyjsku, po ukraińsku, ale też po polsku. I też to jest wywiad. To było z Sandrą. Wiesz, Madame Poliglot. To było fajne, dlatego to była moja inspiracja. I też uczę się słowiański podcast. To był mój projekt. I pamiętam, kiedy mówiłem z Sandrą, to była masakra. Dlatego myślę, że Boże, nie mogę mówić, tak, mogę mówić, ale z błędami. To nie jest fajne, ale ona mówiła, nie, mówisz bardzo fajnie, mówisz bardzo dobrze po polsku. Myślę, że nie. Ja? Nie. Fajne, to było fascynujące. To było fascynujące. Wiem, że dla mnie polskie to nie jest tylko język, ale też doświadczenie, historia, background. I dlatego fajne, fajne. To jest podobne jak ukraińskie, polskie dla mnie, jak jestem rozliczny. To jest bardzo podobne, ale to nie jest tylko język. I do tego mój emocjonalny background nie jest podobny. Szwank. Szwank. Kiedy korzystałbym z szwanku, pamiętaj. Kiedy korzystałbym z szwanku, pamiętaj. Mój pozdrow z Kijowa. Kiedy korzystałbym z szwanku, pamiętaj. Mój grup Ukraińców. Kiedy korzystałbym z szwanku, pamiętaj. Simonenko. I pamiętaj, the hard case. Kiedy korzystałbym z szwanku, dużo хочу розмовляти українською. Коли використовую шванку, не хочу розмовляти польською. Хочу розмовляти українською. І пам'ятаю, що ще не буде материнства. Пам'ятаю, ти знаєш, що ти людина. І також пам'ятаю, мовна партнерка. Пам'ятаю. Тому що знаєш, українське для мене теж це не українська мова, але досвід. Але досвід. Я пам'ятаю, приклад, можеш вибирати друзів і дружин. Вибрати не можна, тільки батьківщина.
E quando ele prometeu, ucraniano. Не знаю, але для мене просто не можу розмовляти польською. Але дісяй, хоче мовити тільки по-польську. Не хоче мовити по-українську. І файне. Мішлюсь есенціальне. Мой органограм. Його багато інтенсивний проєкт. Пам'ятаю, це було 2 години. Сьогодні 1 година на każdy język, 1 godzina uczysz się polskiego, 1 godzina uczysz się ukraińskiego. 3 wideokonferencje tygodniowo po polsku. Wideokonferencje. Wiem, że dla mnie bardzo, to brzmi bardzo naturalnie, ale call. Call było 3 razy w tygodniu. Ja po polsku, 2 razy w tygodniu po ukraińsku. Ale myślę, że wideokonferencje, co brzmi jak polskie, jak angielskie. I też podcast, na przykład pamiętam Polski Daily, i co, Madame Polyglot, i realpolish.pl. To jest moja historia z Polski. I to było intensywne, ale bardzo fajne. Dlatego też wiem, że polski jest mój ulubiony język. I też fajne. Dzisiaj też polskie, ale nie wiem. Jutro może być ukraińskie, ale dzisiaj polskie. Wczoraj to było polskie, ale myślę, że jeżeli nie mam motywacji, jeżeli nie mam, nie wiem, jeśli nie mam emocjonalny background, jeśli nie mam doświadczenia. Po prostu nie mogę. Po prostu nie mogę, to jest masakr. I wiem, że jak polskie może być bardzo trudne. Portugalski mój język ojciec. I też fajnie, jestem poliglot, ale mówiłem po hiszpańsku, po angielsku, po francusku i potem po rosyjsku. Tak, mówiłem po rosyjsku. Ale wiem, że wymowa po polsku to jest unikalny. Unikalny. Na przykład wciąż, Grzegorz i tak dalej. To był unikalny. Ale wiem, że kiedy to jest unikalny, też jest piękne. I kiedy to jest inspiracja, to była moja inspiracja. Wymowa. Tak dalej. Ale fajne. Wiem, mówiłem z błędami, ale nie ma problemu. Dlatego tylko lubię mówić po polsku. Dziękuję bardzo.